Siema, 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 mordy! Tutaj Zakolnik of TV otwiera bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnym Dramaturga, a tym razem będzie to recenzja sezonu 5, raczej jego pierwszej części pod tytułem All Stars, zwanego w Polsce totalną porażką plejadą gwiazd, czyli sezonu, który łączy w sobie dwie generacje, można powiedzieć, uczestników sezonu 4, a także oczywiście sezonów 1-3. Tutaj mamy 7 postaci, jakby to można powiedzieć, sezonów 1-3, które konkurują z postaciami 7 sezonu 4. I szczerze mam powiedzieć, co sądzę o tym sezonie. Jak dla mnie pomysł na, można powiedzieć, poprowadzenie fabuły rywalizacji pomiędzy obiema, można powiedzieć, obsadami, całkiem spoko. I ten sezon działa na zasadzie rywalizacji bohaterów i drani, czyli są oczywiście drużyna drani, czyli nikczemne sępy, a także drużyna dobra, drużyna bohaterów, czyli bohaterskie komiki. I cóż ja mam w ogóle powiedzieć, ten sezon jest jeden z tych sezonów, który zaczął, można powiedzieć, dawać tam liczne sygnały, że totalna porażka zaczyna być w takim złym punkcie, jeśli chodzi o fabułę, ponieważ ten sezon miał, można powiedzieć, nowego scenarzystę, który nazywał się Ed McDonald, który kompletnie zrujnował postacie takie jak Gwen, Duncan, czy też poniekąd Courtney. Naprawdę, tutaj mieliśmy nowego scenarzystę, który o dziwo wyleciał z hukiem, można powiedzieć, zarządu Fresh TV po tym sezonie. Taka śmieszna ciekawostka na sam początek tego odcinka i tudzież tej recenzji. Naprawdę, Ed McDonald to była taka postać, która została zatrudniona do totalnej porażki, w sensie do Fresh TV, która miała pomagać przy totalnej porażce. On stworzył cały, można powiedzieć, scenariusz do totalnej porażki, w sensie jeśli chodzi o plejadę gwiazd. No i tutaj, jakby to można powiedzieć, to no fani nieco zbytnio zadowoleni z, można powiedzieć, z końcowego efektu. Wiadomo, są głosy różne, jednym się plejada gwiazd podoba, innym się nie podoba. Ja tak plejadę gwiazd pół na pół stawia, w zależności o jaką postać na przykład się rozchodzi. Na przykład bardzo lubię tutaj Mike'a, Zoe, szczególnie jego wcielenie złe, w sensie mam na myśli złe wcielenie Mike'a, czyli Mala, tutaj akurat mi się to bardzo podoba. Ale na przykład nie podoba mi się to, co zrobiono z Courtney, to co zrobiono z Heather, to co zrobiono z Gwen, czy na przykład też Duncanem. Tutaj naprawdę to mi się nie podobają, te wątki, które tutaj zostały zaprezentowane. Więc tutaj będę w miarę szybko się starał omawiać poszczególne elementy też, żeby tutaj to, można powiedzieć, ten materiał nie trwał jakoś też nie wiadomo jak długo. Więc na początek zajmiemy się może introm. Umówmy sobie intro, które jeśli chodzi tutaj o potrzeby, na zlecenie Cartoon Network zostało skrócone do sekund 30. Nie wiem, może chcieli więcej zarezerwować czasu na reklamy, ale z tego co się dowiedziałem, z tego co próbowałem szukać informacji w internecie, dowiedziałem się, że intro zostało skrócone na rzecz zlecenia Cartoon Network na Fresh TV. Oczywiście Fresh TV się zgodziło, bo inaczej pewnie pewnie by nie chcieli emitować tego w Cartoon Network. Nie wiem, jaka jest dokładna tego przyczyna, tylko wiem, że Cartoon Network chciało skrócić intro do 30 sekund, ponieważ chcieliście wyrobić w formacie odcinkowym do 21 minut. Ciekawie, no chcieli skrócić format odcinków totalnej porażki z jakiegoś powodu. Dziwne dla mnie, ale spoko, niech wam będzie Cartoon Network. Aczkolwiek uważam, że nowe intro jest totalnie kiczowate, głupie. I ty jest, oczywiście nie ma tekstu piosenki, wiecie, ja chciałbym być sławny, tylko mamy oczywiście z refrenu na. Wiadomo, mamy te słynne, jakby to można powiedzieć, ten słynny tekst z refrenu na. I co jest bardzo zabawne, to to, że w ogóle nie ma żadnego śpiewania w tej intrze, tylko właśnie to, co wcześniej wspomniałem. I intro zostało skrócone do kilku, tak naprawdę, może nie kilku, ale kilkunastu ujęć. Tym to jest zawieszone do 30 sekund i szczerze, intro może jakościowo, wyglądowo nie jest złe, ale pozbycie się kultowej piosenki, ja chciałbym być sławny, skrócenie tej, może nie to, że pozbycie, ale skrócenie jej do zwykłego na i ja chciałbym być sławny i tak dalej, wiecie, jest to, nie ma w ogóle, w sensie, piosenka jest, tylko piosenka jest skrócona właśnie do na i chciałbym być sławny, a nie ma tutaj
wiecie, tego słynnego tekstu. Mamo i tato, wszystko gra i potem można powiedzieć całe piosenki, nie? Batyka jest oczywiście to poskrócane i moim zdaniem dosyć niechlujnie zrobione i powiem wam, że naprawdę intro to jest jedna wielka kupa, w mojej opinii. Nie podoba mi się intro ani w Totale Porasty Plejadzie Gwiazd, ani mi się nie podoba intro oczywiście na Wyspie Pakitem, bo ten sam zabieg tam zaserwowano, ponieważ no kartu netro chciało skrócić, można powiedzieć, intra. No cóż, Wariacki Wiści też ma intro 30-sekundowe, ale tam nie ma, wiadomo, nie ma piosenki Jak Chciałbym Być Sławny, bo wiadomo, to już jest inne reality show, jest to spin-off, można powiedzieć, sezonu, który powiedzmy jest inny prowadzący, jest są troszeczkę inne zasady i tutaj akurat rozumiem to, co zostało zaprezentowane z intrem na przykład w Wariackim Wyścigu, bo to jest zupełnie, no powiedzmy sobie szczerze, Wariacki Wyścigu totalna porażka, no to mimo, że jest bardzo dużo elementów wspólnych pomiędzy zwykłą totalną porażką, totalną porażką Wariackim Wyścigiem, to jednak Wariacki Wyścig to ja traktuję na przykład jako już oddzielny serial. Bo to jest spin-off totalnej porażki A2. Tam są zupełnie inne postacie, mimo że wracają postacie typu Noah, Leonard, Owen. To tak naprawdę są tylko trzy postacie, które znamy, znaczy cztery postacie, które znamy z pierwotnych oczywiście sezonów, bo też jest Jeff w tym Wariackim Wyścigu, ale mówię, o Wariackim Wyścigu też się jeszcze wypowiem w tym miesiącu, więc tutaj na spokojnie. Więc tutaj no intro ceniam 3 na 10, podsumowując, no bo graficznie jedynie jest fajnie to zrealizowane, ale jakościowo pod względem skróconej muzyki, skróconej no, tekstu muzyki, piosenki w sensie, naprawdę wygląda to kiczowato, głupio i naprawdę tylko ujęcia są fajne z tego intra, nic tak naprawdę poza tym, moje opinie, więc dobra, tutaj podwyższą cenę dam 4 na 10, żeby nie było, że jestem zbyt surowy. Teraz przejdźmy do fabuły. Fabuła toczy się wokół tego, że oczywiście Chris McClay po roku odsiadce w więzieniu dostaje, można powiedzieć, warunkowe zwolnienie z więzienia dzięki szefowi Hatchetowi, który dostał kontrakt od producentów na nowy sezon. W sensie Chris dostał kontrakt na oczywiście nowy sezon totalnej porażki, który mu wręczył szef Hatchet i został warunkowo zwolniony z więzienia dzięki szefowi Hatchetowi. I Chris McClay zaprasza wszystkich uczestników poprzednich sezonów, tych najbardziej popularnych rangą, jeśli chodzi o złoczyńców, jak i tych, co dużo czynili dobrego. I tutaj dobór zawodników jest dosyć ciekawy, bo mamy tak, mamy Sama, Lightninga, Joe, Duncana, Lindsay, Gwen, Courtney, Heather, Sierra, Camerona, Scotta, Mike'a, Zoe, a także tego tajemniczego robota, o którym powiem za chwilę, można powiedzieć w miarę, można powiedzieć opisywaniu fabuły. I cóż tu mogę rzec, patrząc na to, jak fabuła została napisana, że tutaj mamy podział na dobrych i złych uczestników, rywalizacja pomiędzy dobrymi a złymi. Szczerze, to jest całkiem spoko, ale przydzielenie niektórych zawodników do drużyny dobrej lub złej było dziwne. Na przykład taka Courtney, która została najpierw członkinią bohaterskich komików, potem ją przeniesiono do Nikczemnych Sępów po kilku odcinkach. Szczerze, czy ona w ogóle po drugim sezonie nie była tak bardziej antagonistką, w sensie od drugiego sezonu, bo no jednak nawet wystarczy popatrzeć na plan totalnej porażki, że ona miała bardziej takie antagonistyczne maniery. No, nie to, że była stuprocentowo antagonistką, ale nawet widać zarys fabuły planu totalnej porażki, że w drugiej połowie drugiego sezonu była antagonistką. Taka jest niestety prawda, no. Totalna Porażka w trasie, powiedzmy sobie szczerze, dawniej nie była to jakaś wielka antagonistka, po prostu miała konflikt z Gwen i Duncanem, wiadomo z jakiego powodu, więc tutaj Courtney była antagonistką w drugim, trzecim sezonie, bo antagonistą oczywiście był Alejandro, jak ona to już takie pojedyncze antagonistyczne występki miała, no przynajmniej w mojej opinii Courtney tak robiła w trzecim sezonie. Mówię, może ci uważać inaczej, bo mówię, wątek Courtney wiadomo jak to się, na czym polega mniej więcej w totalnej pracy w trasie mniej więcej od 14 odcinka. No był konflikt wielki z Gwen, po to oczywiście przez swoje też ambicje no poniekąd wyleciała, bo no wszyscy mieli po prostu dosłownie dosyć, tak?
Tak mniej więcej wyglądał wątek Courtney w totalnej porażce w trasie. No ale szczerze, też może wyglądać tak, że przez to, że była osobą miłą i uprzejmą w pierwszym sezonie, też mogli ją dać do drużyny bohaterskich komików, ale patrząc na jej reputację, na przykład na tle sezonu drugiego bądź trzeciego, to mogło być różnie, aczkolwiek mi bardziej Courtney było szkoda w trzecim sezonie, niż na przykład byłem jakoś mocno na tą postać zły, mimo że jakoś mi się nie podobała ona bardzo pod względem fabuły, jak ją przedstawiono, to też poniekąd była to osoba poszkodowana na tle wątków fabularnych, jaką ją wplątano, więc tutaj też nie do końca jestem jakoś na nią wściekły. Szczerze, tutaj dobór może i był bardziej pod względem taki, że ona kiedyś się tak robiła, dobre rzeczy i dlatego być może, nie wiem, nie oceniam, co scenarzysta totalnej porażki Plejady Gwiazd miał na myśli, nie wnikam. Teraz tutaj, jeśli chodzi o Duncana, Duncan był dosyć dziwny w Plejadzie Gwiazd, bo był skonfliktowany sam ze sobą, bo z jednej strony był zgłę, która po tego rzuciła w odcinku szóstym i chciał być jeszcze, chciał zwracać uwagę na Courtney, przez co spowodował konflikt z Gwen i ta go rzuciła. I próbował szukać atencji u dwóch dziewczyn, ponieważ wiecie, miał też problem taki, że chciał być bad boyem, a robił same dobre rzeczy wbrew, niby według niego, wbrew jego własnej woli, a tak naprawdę już Duncan nie był złą postacią. Tak na dobrą sprawę od pierwszego sezonu nie był złą postacią. Był typowym bad boyem, ale złą postacią bym go oczywiście nie nazwał taką typowo antagonistyczną, bo on nigdy tak i nie był. A Duncan w piątym sezonie w Plejadzie Gwiazd, no, zachowywał się często jakby miał rozwojenie jaźni, w sensie, że w sensie takim, że nie wiedział, kim tak naprawdę chce być, czy on chce być zły, czy on chce być dobry, czy tutaj chce być zgłę, czy on chce wrócić do Courtney, czy chce się stamtąd pogodzić, nie wiem, no po prostu, że aż mi się żal oglądało tak gada, nie to, że żal, że było mi szkoda faceta, tylko żal, że mnie cringe brał, jak on wchodził na ekran. No wiadomo, niby mu ta zła karma, zła aura wróciła, wiadomo, w ósmym odcinku, wasze regaty obiektem moich żartów, ten odcinek się zwał, odcinek ósmy Plejady Gwiazd, ale... No, wysadził wilek Chrisa, no i co? Duncan trafił do paki, nie wiadomo po dziś dzień, co się z nim tak naprawdę dzieje, bo twórcy nic na ten temat jakoś się nie wypowiadają, więc zajebiście Duncan plus jeden byczku. Nie powiem, że nie. No ale dobra, no były też fajne aspekty z Duncan, na przykład przyjaźń z Zoe, wątek z Malem, gdzie dowiadujemy się, że Mal i Duncan byli w tym samym poprawczaku w młodości, więc... Znaczy, bardziej wiadomo, tam jeszcze przed programem, więc całkiem ciekawy wątek, szkoda, że mało rozwinięty, bo szkoda, że mieliśmy jakieś retrospekcji, co na przykład Mal robił w poprawczaku dokładnie i na przykład, że Duncan to wszystko widział oczami Duncana, żeśmy nie widzieli tych wydarzeń, tylko to były retrospekcje z Pokoju Zwierzeń albo rozmów z Zoe w trakcie programu. Szkoda, że nie dali jakichś retrospekcji dokładnych tego, co działo się w tym poprawczaku, gdzie przebywali Duncan i Mike. Jeśli chodzi o miejsce pobytu, że nie widzieliśmy, co tam się w ogóle dokładnie działo, tylko z opowieści, można powiedzieć, Duncana. Wiemy, co mniej więcej Malta na przykład robił i powiedzmy sobie szczerze, dowiadujemy się, że Duncan był tam podrzędnym chuliganem, tak? A Mal trząsł całym poprawczakiem. Tak, tak. Szkoda, że tylko to wiemy. Tak na dobrą sprawę, że nic poza tym więcej się nie wyjaśniło. Szkoda trochę, no ale cóż. Teraz przejdźmy do Lindsay. Szczerze, Lindsay... Ja pierdolę, co oni z nią zrobili? No ja wiem, że była głupiutka, ta postać była głupiutka, ale na przykład taki pierwszy sezonie potrafiła stawić się header. W drugim sezonie bardzo dobrze sobie radziła. Była nawet przywódcą swojej drużyny. W trzecim sezonie nawet konkurowała, no dosyć daleko zaszła, no bo z tego co ja pamiętam, to bodajże wpadła w 10 chyba odcinku, czy tam w 12? Nie, w 10 chyba odcinku odpadła Lindsay. Coś takiego. Albo to było wyzwanie w Luwrze, gdzie odcinek 9, albo odcinek następny, czyli 10. Gdzieś mniej więcej wtedy właśnie Lindsay odpadła. Co zrobili z nią Plejadzie Gwiazd? Ja pierdolę. Ona nawet nie wiedziała pchać wózek do hotelu. Oczywiście wiadomo, jak to się skończyło, że jej drużyna przegrała, Lindsay jeszcze sama na siebie zagłosowała i odpadła z programu. Naprawdę, tak zwalić tą postać, to... No, to dla mnie bez komentarza. No.
Ja nie chcę bluźnić, ale dla mnie bez komentarza. Co oni z Lindsay zrobili? Ja wiem, że ona była słodziutka, głupiutka, ale... Naprawdę? Why? Twórcy, why? Kurde. To była żenada, co żeście z nią zrobili. No ja nie ukrywam, dla mnie to była jedna wielka, chodząca żenada, co żeście zrobili tą postacią. Teraz przejdźmy do drugiej obsady, żeby tak troszeczkę wymieszać. Joe. Szczerze, Joe? Ten sam charakter, co w Zemście Wyspy, ale... Padła szybko konflikt z większością uczestników swojej drużyny, m.in. z Heather, z Lightningiem. I po to oczywiście chciała wykopać Lightninga, co się udało w drugim odcinku, ponieważ ten źle policzył puzzle i cała drużyna na niego zagłosowała. I potem, wiadomo, Joe odpadła oczywiście w odcinku Sprawiedliwość pijawko bolem. Odcinek trzeci odpadła z tego powodu, że... No... Wiadomo, jak się zachowywała w trzecim odcinku, to no, odpadła z tego powodu, że... Większość ludzi wkurzała swoje drużyny i to, że no nie doceniała Lightninga. To też się zgubiło, że nie doceniała Lightninga. I też można powiedzieć, to się dalej zemściło właśnie w tym odcinku. Teraz przejdźmy do Sama. Szczerze, Sam? Jakby to można powiedzieć, Sam radził sobie w Plejadzie Gwiazd. No nijak sobie radził, dosłownie nijak, bo on wrócił tylko po to, żeby stać się mutantem, jak jego dziewczyna Dakota, która została mutantką w poprzednim sezonie. Oczywiście ten wątek był tak z dupy napisany, moim zdaniem, bo tak naprawdę no, wątek Sama bez Dakoty, no w mojej opinii nie miał kompletnie sensu, mimo że naprawdę ja Sama lubię, bo to jest fajna i pozytywna postać, jest spoko człowieczkiem, jest spoko typkiem, jeśli chodzi o rywalizację, ja go lubię osobiście. Może nie jest jakaś super zajebista postać, ale jest po prostu spoko, ale naprawdę jako był poniewierany, a to kurde na Wyspie Kości wylądował, a to kurde wpadał w liczne pułapki, a to wyzwanie w czwartym kurde odcinku, gdzie oszukiwał, bo zabrał części naleśnika, że w razie czego jakby miał po raz drugi wylądować na Wyspie Kości, co go zgubiło, został wyeliminowany z programu. Naprawdę na siłę go wplątali w ten sezon, naprawdę na siłę i uważam, że był kompletnie niepotrzebny w mojej opinii. Sam, mimo że ja go lubię, to i tak naprawdę by ten sezon na niczym nie stracił. W mojej opinii przynajmniej. Teraz przejdźmy do Lightninga. Sigłupka tak zwanego. Mojego kurwa najlepszego ulubieńca na tej planecie. Oj, Lightning, co oni z tobą zrobili w tym sezonie? Ja wiem, że Lightning był typowo śmieszną, komediową postacią, można go lubić lub nie. Ale to, co zrobili w Plejadzie Gwiazd, jakiemu obniżyli IQ, naprawdę chyba każdy się ze mną zgodzi, że zrobili z nim coś złego, bo naprawdę, ja nie byłem w stanie Lightninga oglądać w Plejadzie Gwiazd. Jedyne to, co było śmieszne, to będzie zżygał, gdzie się zżygał w pokoju zwierzę, bo zjadł rybę z Wyspy Kości. To był jedyny śmieszny moment z Lightningiem. I to, że jeszcze ten drugi odcinek, gdzie źle policzył puzzle, jego drużyna przegrała. Naprawdę to było coś po prostu niebywałego. Naprawdę to było coś niebywałego, jak jego postać zepsuli. No i niestety z tego powodu też odleciał z programu. Naprawdę, Lightning został w mojej opinii mocno zniszczony. No cóż, teraz przejdźmy może do głębi, bo tak, opisałem Lightninga, Joe, Sama, Duncana i Lindsay. Teraz może przejdźmy do Gwen. Szczerze, Gwen? W tym sezonie nie była jakoś mocno zła, ale można powiedzieć, relacja z Courtney taka trochę dla mnie była, jak można powiedzieć, na siłę wymuszenie. Najpierw na siłę godzenie jej, potem oczywiście nagle z dupy Courtney się chciała z nią pogodzić. No i średnio mi się to akurat podobało, nie powiem, że nie, dla mnie ten wątek był... Ej, taki sobie, nie powiem, że nie. Taki sobie był ten wątek, no nie była Gwen jakoś mocno zła, w mojej opinii, ale jak już opisywałem to w materiale o Gwen, niektóre wątki z Joplejaczy Gwiazd były mocno prowadzone w mojej opinii, na siłę nie podobały mi się kompletnie. Nie wiem, że to ma swoje uzasadnienie fabularne, głębsze, większe, ale mówię, te wątki do mnie nie przemówiły po prostu. Ja wręcz nawet miałem wrażenie, że ma bardziej podobny charakter do Zoe. Oczywiście ja tutaj Zoe nie umniejszam, bo bardzo uwielbiam Zoe, ale po prostu Gwen miała dziwny charakter, mi się to nie podobało w niej, w Plejadzie Gwiazd i średnio oceniam tę postać. Nie była to postać zła, ale średnio ją oceniam, więc
tak mniej więcej wygląda. I teraz przejdźmy może do Courtney. Szczerze, Courtney? Ej, Courtney, co oni z tobą zrobili? No kurde. Courtney no miała taki sam charakter jak na planie i w trasie. Z tym można powiedzieć wyjątkiem, że twórcy też troszeczkę widać było, że niezbyt za nią chyba przepadali, bo jej na tle wszystkich odcinków były jej kłody pod nogi podstawiane i to relacje z Gwen, której nie chciała, potem nagle była przyjaźń z Gwen, bo to oczywiście jej nieszczęsny plan wyeliminowania danego uczestnika, co potem to listę zwinął jej Mari, jej wszystkie plany tak naprawdę wyjawił, potem oczywiście każdy był przeciwko niej i odpadła w 11 odcinku Loty Błotnistych Lodziarzy, gdzie ona nam mówiła, że ona na przykład ma słaby żołądek, gdzie tak naprawdę jadła, można powiedzieć, obrzydliwe rzeczy dla Alejandro od 20 odcinku totalnej prasy w trasie, więc tutaj się tu jest nieścisłość fabularna w stosunku do Courtney, ponieważ ona jest w stanie nieść obrzydliwe rzeczy, a tutaj na widok, można powiedzieć, odchodów ptaka na swoich lodach omalże nie zwróciła, nawet zwróciła, ale oczywiście zostało to w Polsce ocenzurowane z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Bo tak, bo w Polsce oczywiście wiadomo, my nie możemy takich, wiecie, mocnych scen oglądać, wiecie, cenzura, te sprawy, za ostre sceny trzeba tutaj, wiadomo, nie pokazywać, nie wolno. Wiecie, o co mi więcej chodzi, więc tutaj szczerze, Courtney ciężko mnie dostarczy ocenić, no poniekąd była to taka Courtney jak Courtney, miała swój charakter antagonistyczny, ale też po jak ona została potraktowana przez Mala, wyjawienie jej tej całej listy i potem mimo, że chciała coś cokolwiek naprawić, to już każdy był przeciwko niej tak naprawdę w 11 odcinku i była spalona na panewce, więc no, poniekąd nie lubiłem jej w tej sezonie, ale też było mi jej szkoda, więc mówię, pół na pół ją oceniam, średnio tak mogę powiedzieć. Teraz przejdźmy do Heather. Heather, szczerze, całkiem spoko postać była w tym sezonie. No oczywiście ona jako pierwsza zgarnęła głowę niezwyciężoności McLeana, ale dała się wrobić Alejandro, który ją wyeliminował w 6 odcinku Plejady Gwiazd i patrząc na zachowanie Heather, było widać, że ona mocno spuściła z tonu, była taka bardziej stonowaną postacią, ale nadal miała swoje antagonistyczne zapędy, więc ją nadal tak samo, można powiedzieć, szanowałem jak w poprzednich sezonach, tylko była widać, że już jest to troszeczkę inna postać, że ona wypaliła się na tle antagonistycznej, była taką postacią bardziej, wiecie, która lubiła sadzić szpilę w plecy, ale też nie była na pewno antagonistką, bo tutaj w tym sezonie, no wiadomo, że wszystko ciągnął za sobą Mal i też Alejandro, nie, poniekąd, więc tutaj Heather jak dla mnie wypada w tym sezonie pozytywnie, mimo że miała zmianę osobowości, że była bardzo grzeczna jak ta Heather. W mojej opinii była bardzo grzeczna jak ta Heather, ale to też bardziej to pozytywnie odbierałem w tej postaci. Jakoś mi zmiana osobowości jakoś nie przeszkadzała mocno. Teraz przejdźmy do Sierry. Oj Boże drogi. Sierra, psychopanka Codiego. Widać było, że była, że tutaj można powiedzieć, że wręcz schizofrenia mocno wchodziła, bo wiem, że tutaj wiadomo, nieprofesjonalnie podchodzę do tego tematu, ale to jest, jeśli chodzi o Sierra, to tak wyglądało, że przez ten swój fanatyzm do Codiego widziała w każdym Codiego, w Cameronie, w każdym uczestniku i to się mocno odbiło na Cameronie i to wręcz było niesmaczne do oglądania i było mi bardzo przykro, jak Sierra traktowała Camerona. Mimo, że ona nie była złą postacią w tym sezonie, ale przez ten fanatyzm do Codiego praktycznie też krzywdziła Camerona, więc ciężko mi ocenić Sierrę w tym sezonie. Było mi jej szkoda, ponieważ czestniła za Codim, a z drugiej strony było mi nieprzyjemnie oglądać tak jak to, jak traktowała ona Camerona. Naprawdę, nie podobało mi się to i dla mnie było to takie me w mojej opinii. No cóż, moja opinia. Nie musicie się ze mną oczywiście zgadzać. Teraz przejdźmy do Camerona. Cameron. Można powiedzieć, radził sobie całkiem spoko w tym sezonie. Też miał takie troszeczkę też chwile zwątpienia przez Sierrę, ponieważ ona wzięła go na swój cel jako nowego Codiego. I to dosłownie, nowego Codiego. Co jemu się zbytnio nie podobało. Chciał sobie z tym jakoś inaczej poradzić, ale no niezbyt to wychodziło. Przynajmniej w mojej opinii, ale szczerze
Cameron tak sobie samo dobrze radzi jak w czwartym sezonie. Tylko oczywiście no raz, że on sam jako jedyny, był jeden z pierwszych, gdzie ogarnął, że tak naprawdę Mal, aka Mike, bardziej Mike nie kontroluje całej sytuacji z Malem. Właśnie Cameron był jedną z tych pierwszych osób, która zauważyła, że Mike kompletnie nie kontroluje Mala i praktycznie Mal przyjął całkowitą nad nim kontrolę. Oczywiście był też ten wątek Sierra, który w moim opinii bardzo cisnął piętno na Cameronie, w sensie taki, że nie mógł normalnie uczestniczyć w programie, bo no wiadomo, jak do czego to się sprowadzało, wszędzie za nim chodziła, wręcz się nad opiekuńczo, znaczy zachowywała się do niego nad opiekuńczo i wręcz go traktowała jak takiego, no nawet nie wiem, jak to opisać, po prostu Cameron był źle traktowany w mojej opinii przez Sierra. Wiem, że to przez jej miłość do Cody'ego i w ogóle, ale było mi szkoda Camerona. A dwa, można powiedzieć, raz, że musiał zwalczyć swój lęk przed Izzy z czwartego sezonu. Oczywiście to się udało w odcinku Frajerskie Uderzenia. W sensie takie, że no wiadomo, się bał, ale miał to zrobić, ale tak czy siak tego nie zrobił, bo padło oczywiście na Mala, że bił się oczywiście, jakby to można powiedzieć, Mal się bił się z Izzy, czyli Mike. A on się musiał bić, coś się kamerą musiał bić się ze zbutowanymi susłami. Oczywiście one go sprały, ale tak czy siak powiedzmy sobie szczerze, że poza tym jednym podjęciem też w jaskini, gdzie praktycznie Zeke zwalił na niego oczywiście kamienie, jakby to można powiedzieć, i przez to odpadł z programu w 9 odcinku, bo oczywiście przez te kamienie, które zwalił na niego Ezekiel, doznał bardzo poważnych obrażeń i Cameron niestety musiał, można powiedzieć, opuścić Plejadę Gwiazd. Ale pomimo tego zgrzytu, można powiedzieć, zdradzenia sobie z Sierrą, radzi sobie dla mnie bardzo dobrze. Cameron bardzo spoko postać, bardzo mądra, inteligentna. Dana taki sam charakter, ja zachowam swój charakter z czwartego sezonu. Może był bardziej troszeczkę może na innym stosunku do tego, co się dzieje z Mike'iem, ale okej, okay, wybaczam, bo to było wiadomo napisane tak, żeby pokazać atuty Mala i niektóre postacie były po prostu bardziej, no wiecie, naiwne z tego powodu. Teraz przejdźmy do Scotta. Scott, postać, której nienawidziłem w czwartym sezonie, tutaj bardzo lubiłem. Z jakiego powodu, się pewnie zapytacie? Bo był postacią komediową przede wszystkim, nikomu nie zagrażał. Sam się jakoś mocno nie wychylał, bo chciał dojść jak najdalej i po prostu starał się być, powiedzmy, że przyjazny, mimo że nie był jakoś przyjazny do każdego z uczestników, to mimo wszystko bardzo dobrze radzi swojej, bardzo sobie dobrze radzi swojej drużynie, ale nadal trwał jego konflikt z Kim, który go torturował przez cały sezon, po raz kolejny. Ale mogę też powiedzieć, że była śmieszna sytuacja jego związkiem z Courtney, który się tak naprawdę działo przez jeden odcinek, przez 2-3 godziny ten konflikt oczywiście. Znaczy nie konflikt, tylko oczywiście związek, przepraszam za przejęzyczenie się, żeby nie było, przejęzyczyłem się. Ten związek pomiędzy Courtney a Scottem był bardzo śmieszny, to był najlepszy wątek z nim. Plejadzie Gwiazd, jak to można powiedzieć, jak się non-stop próbował, jakby to można powiedzieć, zaimponować, w ogóle jaki to fajny nie jest. I naprawdę, Scott był tak napisany w Plejadzie Gwiazd, że jak widziałem Scotta, to się po prostu autentycznie śmiałem, bo to była naprawdę bardzo śmieszna komediowa postać i naprawdę Scotta bardzo lubiłem w Plejadzie Gwiazd. No cóż ja mogę powiedzieć, no i ten moment był nawet dobry, jak on przywalił, można powiedzieć, przez przypadek Mike'owi w łeb. No, może mi się to do końca nie podobało, ale widać było, że Scott zrobił to nieumyślnie też trochę, bo no mimo wszystko, no Scott to jest Scott. Można powiedzieć, że bardzo zluzował względem czwartego sezonu. Po tym, co się działo z nim, jak go zmasakrował go Kiel i musiał siedzieć przez dłuższy czas w traumatronie po czwartym sezonie. No, wiadomo, że można powiedzieć, zluzuje, bo oczywiście Kiel nad nim odcisnął piętno. A przejdźmy do Zoe. Szczerze, Zoe? Z charakteru taka sama jak w czwartym sezonie, Zemście Wyspy, bardzo mi się podobał jej charakter, aczkolwiek była bardziej naiwna w stosunku do Mike'a, to co się z nim dzieje i dopiero jak Alejandro odkrył, można powiedzieć, odkryła nagranie od Alejandro, co Mike robi na przykład z nożem Duncana, z Game Guy'em sama,
i wszystko, co robił na wyspie, dopiero, można powiedzieć, zauważyła, że no Mal Akamaj nie kontroluje tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje i no, oczywiście chciała go pokonać w finale, co się oczywiście udało, aczkolwiek smutek, bo nie wrócił komando z Zoe i nie rozwinięto tej osobowości. Więc tutaj, jeśli chodzi o ten wątek, wielkie bubo, komando Zoe się nie pojawiła. Tak jakby w ogóle twórcy o komando Zoe zapomnieli. Ciekawe, co? No ale to jest jedyna wada Zoe, to że była troszeczkę naiwna w tym sezonie, ale wiadomo, miłość też była rozdarta, czy powinna taką rzecz zrobić, w sensie, że wykiwać Mala od razu, czy słuchać głosu serca i wybrała ten głos serca, no i dotarła do finału, no i jeden zakończył, oczywiście wygrała sezon. Teraz przejdźmy do Majka, aka Mala. I co sądzę o Malu? Jako antagoniście? Jak dla mnie stawiam go na drugim miejscu, jeśli od antagonistów, bo wiadomo, raz, że to była osobowość Majka, jakby to można powiedzieć, to oczywiście wiadomo, Mal umie manipulować rzeczywistością, to raz, umie manipulować ludźmi, nawet zrobił w jednym z odcinków tak, że spowodował, że na dowodzie osobistym Majka, oczywiście podmienił tak naprawdę imię i było widać, że Mal jest pierwotną osobowością, tak naprawdę to była manipulacja czasoprzestrzenna, którą umie posługiwać się Mal, też taka ciekawostka. I to, że umiał każdego zawodnika wykiwać, nie, można powiedzieć, dosłownie praktycznie każdego, poza Alejandro. Ale Alejandro też został przez niego mocno, można powiedzieć, owalony w 10 odcinku. I niestety Alejandro tak naprawdę odpadł. Ale tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, ten Mal był taką postacią, która naprawdę, pod względem antagonistycznym, to był najbardziej porobany antagonista ze wszystkich sezonów, najbardziej psychodeliczny, najbardziej bezwzględny. On nawet był w stanie zabić każdego, kto mu stanął na drodze, tylko po to, żeby zdobyć milion, naprawdę. Mal to był antagonista, można powiedzieć taki, no nie powiem, że doskonały, bo kurde, no psychodelicznego antagonisty to nie przypadał za psychodelo, więc tutaj no... Jakby to można powiedzieć, no Mal trochę wzbudzał w mojej osobie niepokój, jak go widziałem czasami na ekranie, to co robił, ale no powiedzmy, jeśli chodzi o takich prowadzących reality show, no to powiedzmy, że antagonista wręcz idealny, mimo że to była osobowość Majka. To naprawdę Mala oceniam jako antagonistę. Wśród wszystkich antagonistów tutaj porażki to jest mój drugi ulubiony antagonista po Alejandro. I teraz ostatnia postać z tego sezonu, Alejandro, który siedział w robocie przez ponad rok. Porażką Mierniku, tak dokładnie. Wyszedł z porażką Miernika w drugim odcinku, znaczy pierwszy odcinku Plejady Gwiazdy. Skąd go zrzucił do basenu, znaczy rzucił go z klifu i oczywiście rekiny pogryzły cały, można powiedzieć, skafander, aka kostium robota. I Alejandro się z niego uwolnił. Aczkolwiek tutaj Alejandro miał podgórkę, ponieważ przez większość odcinków nie mógł chodzić i chodził na rękach, aczkolwiek potem okazało się, że oszukiwał Heather i mógł sobie normalnie chodzić już z tego, co przynajmniej ja kojarzę, od 4 bądź 5 odcinka. Ale strategia Alejandro, że nadal była taka sama, bezwzględnie, ze względu na wszystko, dostać się do finału i wygrać milion dolarów. Aczkolwiek on też, można powiedzieć, próbował zwiększyć Heather swoimi wdziękami, próbował manipulować. Oczywiście on jako jedyny, oprócz Camerona, wiedział, że coś się dzieje z Majkiem Akamale, że to jest psychopata. W sensie, że Mal próbuje wszystkich zniszczyć i oczywiście Alejandro chciał przed tym każdego oszczędzić, aczkolwiek nie udało mu się to, ponieważ Mal był sprytniejszy i wyeliminował Alejandro w 10 odcinku, ale Alejandro też się wyspanił i można powiedzieć umieścił nagrania za obrazem Chrisa w jego willi, które oczywiście po to odnalazła Zoe i dowiedziała się o wszystkim, co oczywiście kombinował Mal. Więc tutaj wielki plus dla Alejandro, widać, że chłop niewiele się zmienił z charakteru, był może zderwiony, bo nie manipulował aż tak jak totalnie prasce w trasie, ale naprawdę ja Alejandro nadal tak samo jak w totalnej prasce w trasie bardzo lubię, naprawdę, Alejandro zajebista postać w mojej opinii nadal. Mimo że miałem do niego takie zarzuty, że już nie był tym Alejandro, który wręcz każdemu dokucza, jak to było
sezonie trzecim. No nie wiem, jakoś jego metody eliminowania zawodników mi się podobały, bo można powiedzieć, nie był psychodeliczny antagonistą tak jak Mal, tylko był antagonistą, że był antagonistą, że miał konkretną strategię i trzymał się jej oczywiście do końca. Jakby to można powiedzieć. A tutaj, no Mal, jak Alejandro go rozgryzł, to nagle potem zaczął mu się palić pod nogami, tak na dobrą sprawę. Taka jest prawda, że zaczął mu się nagle palić pod nogami i wykopał Alejandro, żeby ten nie rozpowiedział jego oczywiście planów. Taka jest oczywiście prawda. Jak oceniam teraz na przykład Chrisa, bo tutaj Alejandro już oceniłem, jak oceniam Chrisa. No, powiedzmy, że troszeczkę spuścił z tonu względem totalnej porażki Zemsty Wyspy, gdzie skaził całą wyspę, aczkolwiek ostatnie wyzwanie, gdzie wręcz wszyscy mogli nawet umrzeć w tym wyzwaniu w Plejadzie Gwiazd, no to naprawdę widać, że Chris udowadnia, że psychodela z nim wzrasta sezonu na sezon i widać było, że mimo, że próbował spuścić z tonu, to naprawdę Chrisowi niejednokrotnie odwalało. Plejadzie Gwiazd, taka jest prawda. Widać, że jego stan Zemsty Wyspy był podtrzymywany, jego charakteru, jego psychodeli. Więc tutaj nadal lubię Chrisa, ale nie podobało mi się to, w jakim kierunku idzie jego charakter, co też jest pokazywane później na wyspie Pakitew. Też mi się to oczywiście nie podobało, a Szef Hatchet, tutaj miałem wrażenie, że już troszeczkę jest go mniej niż w poprzednich sezonach. Aczkolwiek jeszcze Plejadzie Gwiazd, Szef Hatchet trzymał poziom. Nadal był tym typkiem, który można powiedzieć dokucza zawodnika, ale też i wspiera jak trzeba. I widać było, że no jest nadal tym samym Szefem Hatchetem, ale jest nieco mniejszy niż w poprzednich sezonach. Taka przynajmniej jest moja opinia, można powiedzieć, z perspektywy tego, co się dzieje w Plejadzie Gwiazd moim zdaniem. A jak ogólnie oceniam sezon, panie i panowie, pod względem fabuły, jak oczywiście rozwiązania danego wątku. Szczerze, można powiedzieć, pierwsza obsada, moim zdaniem, wypadła słabo w Plejadzie Gwiazd, bo większość wątków były albo dziwnie poprowadzone, albo były nieścisłości logiczne z poprzednich sezonów, patrzcie na przykład postać Courtney, albo można powiedzieć dziwne zachowania, jak na przykład u Duncana, który próbował być na siłę miły. Albo też, można powiedzieć, troszeczkę znerwienie danej postaci, jak na przykład Alejandro. Ale tutaj pierwsza obsada wypadała najgorzej, jeśli chodzi o wątki fabularne. Natomiast druga, czyli Mike i Zoe między innymi, czy Scott, trzymały poziom. Naprawdę, bardzo fajnie się oglądało. Można powiedzieć, drugą obsadę w Plejadzie Gwiazd się przyjemnie oglądało. Jeszcze tak te postacie zostały jakoś mocno zniszczone. Całe oczywiście szczęście, chwała Bogu. Ale jeśli miałbym, można powiedzieć, zrobić ogólne podsumowanie, to dla mnie sezon jest średni. Bym go tak ocenił. Może nie to, że był średni, ale na tle poprzednich sezonów był to po prostu sezon słaby. I tutaj ocenę, jaką mogę dać temu sezonowi, to jest ocena 6 na 10. Bo jest dużo rzeczy, które mi się podobają. Na przykład powrót normalnej wyspy Łanakła. Powrót na przykład też szczęśliwy z pierwszego sezonu, które oczywiście było na przykład uczczenie pamiętnego skoku z klifu, czy też powrót na Wyspę Kości po raz kolejny, czy też na przykład, jakby to można powiedzieć, powrót jednego z ze czwartego sezonu, gdzie był ten bieg sztafetowy. Naprawdę to fajna nostalgia była z niektórymi, można powiedzieć, wyzwaniami, ale niektóre wątki fabularne po prostu przeważyły na tym, że ten sezon oceniam dużo niżej od poprzedników swoich i tutaj ocena moja to jest 6 na 10. Mam nadzieję, że ocena dosyć uczciwa w mojej opinii, panie i panowie. Mam nadzieję, że się ze mną poniekąd zgadzacie. Jeśli nie, to dawajcie śmiało w komentarzach. Ocenicie ten sezon, co uważacie na ten temat, jak oceniacie ten sezon, które wątki wam się podobały lub nie. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłej niedzieli. I zapraszam was do kolejnych materiałów, do totalnych dramaturga. Do zobaczenia i cześć, na razie.